Gniata fotele słuchaczy i mnie też gniatało, więc to było bardzo pozytywne uczucie. Mało tego, jeszcze mieliśmy możliwość grania razem muzyka na żywo z zespołem Amarok, to nie tylko my jako twórcy, ale też skład, który koncertuje. Mieliśmy możliwość wspólnego występu, wspólnego przedstawienia w Austrii, w Dornbirn, w Teatrze Tańca, gdzie tancerze tańczyli swoje, a my graliśmy muzykę Amarok, zresztą z różnych płyt. I było to troszkę na zasadzie improwizacji. Przedstawienie było wyprzedane absolutnie i dużo osób chciało się jeszcze ze mną dostać, nie mogło. Natomiast no wszystkim się myślę, że gdzieś tam bardzo ta forma taka wspólna spodobała. Finalnie wszyscy z publiczności weszli na parkiet i wymieszali się między muzykami, między tancerzami i razem każdy gdzieś wyrażał poprzez ruchy swoje emocje, jak potrafił. Krótko my to stanczyli. Wszyscy. Tak, to było takie też niesamowite doświadczenie dla nas jako muzyków, tak, że mogliśmy wybrać udział w takim przedstawieniu też, tak, bo to praktycznie staliśmy się częścią tego przedstawienia, stojąc tam za nimi i tak naprawdę będąc w centrum tego, co się działo na scenie. Jakby tanecznej, tak? Bo zazwyczaj jest tak, że jednak jak gramy, to przynajmniej jest publiczność, no i mamy ten kontakt z publicznością, bo widzimy ją albo nie, to różnie to bywa, zależy od sali. Natomiast tutaj rzeczywiście tej publiczności nie było za bardzo widać, tylko było widać tancerzy, które
jakieś bardzo ekspresyjne pozy i te emocje nam się udzielały, więc w ogóle to było takie niesamowite przedstawienie, że ja momentami obawiałam się, że zapomnę, co mam grać, tak? Bo po prostu coś zobaczyłam i widziałam, ojej, gdzie jest to, co rzuca przestrzeń. I finałem tego rzeczywiście był jakiś wspólny taniec wszystkich ludzi. Myślę, że to jest jakość jakby bardzo ciekawa, która jest rzadko spotykana, na pewno bardzo rzadko spotykana w Polsce, bo bym powiedziała, że prawie w całym spotykana. Żeby takie, bo to jest spore zespół na naszym rynku, żeby takie przedsięwzięcia były łączone, jeśli chodzi o jakby koncert muzyki z tańcem, tak, takiej dużej grupy. I że myślę sobie, że jakby dążymy do tego, żeby takie przedstawienie było wystawione w Polsce. Niemniej jakby mamy też no, różne jakby trudności w związku z tym, że na przykład finanse są przeznaczane albo na sam taniec, albo na samą muzykę, tak? Jakby jest trudno jakby stworzyć takie przedstawienie, żeby to zbierało jedno i drugie i było właśnie czymś zupełnie oryginalnym, tak? Bo to jest też inny odbiór. Nie, ja nie, ale myślę sobie, że jakby to jest ważne, to co chciałam przekazać jakby a propos tego, że to łączenie różnych dziedzin sztuk daje jakąś zupełnie nową jakość, tak? Której nie zyskamy idąc na przedstawienie w teatrze, gdzie gra muzyka z głośników i nie zyskamy tego na samym koncercie Amalo, tak? Że jakby fuzja tych dwóch zespołów to jest naprawdę coś fajnego. I ja mam w sobie ogromną jakąś chęć i siłę do tego, żeby próbować dalej jakby to rozwijać, tak? Bo to jest, bo tylko nie ma tak bardzo na rynku, tak? Nie ma. Idziemy do teatru, słyszymy muzykę z głośników, idziemy na koncert, słyszymy zespół. Więc łączenia sztuk nie jest wiele. Myślę, że warto to jakoś walczyć, bo właśnie jest to nowy rynek. Jest tego więcej za granicą, w Polsce bo są tak, powiedzmy. Jest to bardziej skomplikowane do zorganizowania, ale może, żeby nie mówić za wiele, to posłuchajmy pierwszego utworu, który jest na płycie i który rozpoczyna każde przedstawienie i rozpoczyna też płyty, niezależnie czy ktoś jest na przedstawieniu, czy nie. Jest to muzyka typu ambient, tak bardzo ogólnie mówiąc, pełna no też głębokich, niskich, elektronicznych tonów, więc myślę, że taki sprzęt jest idealny. Jest rady. Tutaj na pewno lepiej. Czy możemy? Tak, jakoś to. Jasne. Polega na tym, że ruszamy rzeczywiście rękami w powietrzu. Nie ma żadnej skali jakiegoś odniesienia się, jak w przypadku gitary, gdzie jest gryf, czy fortepianu, gdzie widać czarno na białe. Wszystko. Tutaj tego nie ma. Mamy u siebie powietrze. Każdy niuans decyduje o tym, jak to zabrzmi, jak daleko stoimy, czy ktoś jest blisko, czy ktoś przechodzi. Jeśli ktoś przechodzi, zaburza pole działania tych hal. Dlatego na przykład na koncertach no, nie jest skazane, by ktokolwiek blisko się znajdował w trakcie, kiedy wykonujemy jakieś partie na terenie. Czyli bardzo małe sceny nie wchodzą w grę, jeśli chodzi o teren, bo oczywiście trzeba by było... Nie, aż tak nie, ale oczywiście wtedy koledzy kurzaki są gdzieś troszkę dalej. Na same folk używaliście? Był chyba, tak. Na same folk. Widziałem, że graliście na tym miechu takim, ale... No właśnie, ten miech to jest właśnie harmonik. Indyjski instrument w jedną ręką. No tak, tak. Termin też był w jednym utworze, akurat wtedy. No i jest to, tak jak mówię, niebywałe, za każdym razem człowiek uczy się od nowa, ponieważ tutaj nie ma tej skali, a chcemy zagrać konkretną melodię.
Bo jak zaraz pokażę, to nie chodzi o to, żeby machać rękami jak niedźwiedź i wtedy można wydobywać jakieś efekty, ale żeby jednak precyzyjnie uzyskać jakiś kawałek, chociaż melodii, trzeba się mocno skupić, mocno ustabilizować ruchy rąk. Lewa ręka odpowiada za głośność tego, co słyszymy, prawa ręka za wysokość dźwięku. To jest urządzenie firmy Moog, czyli też znana technologia, mimo tego, że stworzona przez dwa Termena, rzeczywiście fizyka tam rosyjskiego, dawno, dawno temu. To aktualnie licencję czy patent na to ma firma Moog i ona to produkuje. Więc tu jest też oscylator Moogowski, taki prawdziwy analogowy, który ma ambitus, czyli rozpiętość 6 oktaw, bardzo długi. Teraz musimy te 6 oktaw między nas a antenę tutaj znaleźć i próbować coś zagrać. To jest niebywale trudne. Jeden jakiś ruch, gdzieś emocje na koncertach już zawsze są. Więc to prawie nigdy nie wychodzi idealnie. Ale też no, umówmy się, że to w studiu jest ten czas, kiedy możemy pracować nad jakimś ideałem, osiągając melodię, a na żywo też są jakieś emocje, nie zawsze musi być tak samo, więc czasem nas ponosi, czy nie ponosi, kiedy gram na tym instrumencie. I dzisiaj ja tylko pokażę, jak to działa, na jakiej zasadzie, a chciałbym, żeby może tutaj Państwa to poniosło. Każdy będzie mógł sobie podejść i po prostu... Zwykle też nakładam na to jakieś echo, jakieś takie brzmienie, rodzaj przestrzeni po głosu, żeby to pływało jeszcze ładniej. A tu mamy zupełnie sotę, dźwięk bez żadnych ulepszaczy i przestrzennych efektów. Tu jest głośność, a tu jest 6-oktawowa skala. Oktaw płynnego dźwięku, gdzie ta płynność zależy wyłącznie od grającego, tak? To nie jest tutaj to skupienie, ta postawa, ruch ręki, swoboda tej ręki, to wszystko powoduje, że mamy gdzieś ten dźwięk płynny albo niepłynny, albo jest przerwany. Oczywiście możemy wibrować też świadomie. Jakieś już próba świadomego znalezienia dźwięków, tak? Na zasadzie słuchowej troszeczkę, bo tak jak mówię, nie ma tutaj żadnej jakiejkolwiek miarki, która mi mówi, gdzie mam się zatrzymać tą ręką, więc wszystko jest na słuch, troszkę tak jak z głosem, trochę tak jak ze skrzypcami, gdzie nie ma progów nabitych, więc poruszamy się w jakichś tam wyuczonych pozycjach, a tu za każdym razem mam wrażenie, że jak próbuję, to nauczenie wymaga właśnie ponownego jeszcze przećwiczenia i tak. Kiedyś w muzyce Jean-Michel Jarre też można było słyszeć to brzmienie, nie? Takie właśnie z dodatkiem echa, gdzie było dużo tego brzmienia i to zawsze fascynowało, przynajmniej mnie, dawno, dawno temu, bo zawsze gdzieś lubię elektronikę, to jest element, ale też wykorzystywany w muzyce rockowej przez wiele różnych znanych osobistości. I teraz tak, no tak jak pokazywałem, tu jest głośność. Czasem dźwięk piły, jakichś takich podobnych historii. Tak. Ale o ile to jest zabawa, że bawimy się w niedźwiedzia, machamy i mamy bliżej nieokreślone efekty raczej, bo też dużo osób stosuje to w zespołach bardziej jako efekty. Też jest to właśnie efektowne, tak? Jest machanie, są efekty, ale no, jest trudniej, kiedy próbujemy zagrać jakąkolwiek melodię, czy w ogóle postawić dźwięk. W razie pokazywałem zwykłe oktawy, tak? Jak się poruszać, czyli jak znaleźć ten sam dźwięk o oktawę wyżej.
że jest to ruch często wyprostowania dłoni po prostu, gdzie to uzyskujemy. I no, wymaga to jakiejś wprawy, żeby grać konkretne melodie. Wszyscy jesteśmy, znaczy pewnie nie wszyscy, bo z tego co wiem, będzie powoli troszkę ludzi dojeżdżało. Witam wszystkich już oficjalnie na drugim spotkaniu naszej grupy Audio Muzo Fans i ogólnie naszych przyjaciół. Zacznijmy od podziękowań dla firm, które tu się dzisiaj wystawiają, które uczestniczą, które nam pomogły w organizacji, no, które ogólnie są. To jest tak, na początku chciałem podziękować firmie Mega Acoustic, która zapewniła nam tutaj warunki akustyczne, znacznie poprawiła wszystkie panele akustyczne, wszystkie ustroje akustyczne są z firmy Mega Acoustic. Firmę Mega Acoustic reprezentuje Bartek i Jarek. Jarka nie widzę, Bartek jest z tyłu, jeżeli jakieś pytania to do Bartka. Przy okazji Bartek też będzie miał swój wykład, opowie nam o akustyce w pomieszczeniach domowych, jak poprawić i o ustrojach i to już do niego wszelkie pytania. Drugą firmą jest Polpak Poland. Jest to firma, która jest dystrybutorem takich marek jak Martin Logan, Paradigm, Taga Harmony i okablowania XLO. W tamtym pokoju mamy Paradigmy z Atemem, które właśnie grały. Reprezentuje dzisiaj ją Ireneusz Nowak, jest jeszcze w tamtym pokoju, Irek. Później jeszcze mają przyjechać szefostwo firmy, czyli też z nim można porozmawiać i się dowiedzieć jakiś szczegół nowego sprzętu. Następną firmą jest 4Hi-Fi. Janka nie widzę, Janek też jest w tamtej sali jeszcze chwilę, rozmawia. I firma 4Hi-Fi jest dystrybutorem Line Magnetic, tych pięknych tutaj kolumn wzmacniaczy. Oprócz tego Felix Audio, Jakin Audio GD, Cocktail Audio i jeszcze wiele innych sprzętów, które akurat nie będę wszystkich wymieniał, tak? Do tego mamy też przedstawiciela firmy Alpine Line. Alpine Line jest to producent głośników, standów, platform antywibracyjnych pod gramofony. Te wszystkie stoliki, które tutaj dzisiaj mamy, oprócz tego, bo ten jest dedykowany typowo pod ten gramofon, są wykonane przez Alpine Line, jest to polska firma z Nowej Stoli, reprezentują tutaj Tadeusz. Jeżeli jakieś pytania, zapytania do kolegów z napisem Alpine Line na koszulce, na pewno pomogą i na pewno udzielą wszelkich informacji. Następna firma Ortofon Hi-Fi, czyli CNT Audio. To jest dystrybutor wkładek Ortofona i nowości na naszym rynku gramofonów Perpetuum Ebner. Jest to bardzo stary producent gramofonów, który przeinaczył się później w tak znanego dla nas i wszystkich popularnego Duala. Gramofony są też na tamtej sali, możemy zobaczyć. Ubrane są wszystkie we wkładki Ortofona. Z tego co widzę, to tutaj, nie, tutaj akurat nie mamy Ortofona, ale tam mamy ubrane gramofony we wkładki Ortofona. Również będzie wykład na temat tych gramofonów i na temat tych wkładek. Tu jest właśnie wszedł teraz reprezentant firmy, czyli właściciel
Artur Ciuba i opowie nam o, to będzie ostatni nasz wykład z tego, co się orientuje po 15 godzinie. Jeżeli ktoś tak. Potem mamy firmę Artisan Audio. Jest to dystrybutor wzmacniaczy greckich wzmacniaczy Sakiridis. W tym momencie tu stoi jeden, tam drugi, jeżeli są końcówki, możemy zobaczyć, jest to 100% europejski sprzęt. Powstał na zasadzie taki, że z tego co wiem, tatuś budował transformatory i dwóch synów stwierdziło, że wybuduje, jak już ma najdroższy element wzmacniacza, wybuduje wzmacniacze. Radzę posłuchać, mogą zadziwić i w normalnych kwotach takich ogólnodostępnych. Następną firmą będzie Q21. Q21 jest to łódzki salon audio, który jak co roku przygotował nam kącik słuchawkowy. Kącik słuchawkowy znajduje się w tamtej sali. Można posłuchać naprawdę topowych słuchawek z topowymi wzmacniaczami. I tam jest Szymon Badlewski, który jest ekspertem też w Q21 od słuchawek. On prowadzi ten kącik, on wszystkim pomoże, doradzi. Łącznie skontaktuje też ze sklepem, jakby ktoś chciał. Do tego mają jeszcze jest Audiolaba CD, ponieważ są też dystrybutorem, dealerem Audiolab, znanej marki. Przechodzimy dalej i przechodzimy jakby do sedna sprawy. Firma Tentogra, reprezentowana przez pana Wojtka Samołyka, producent gramofonów, to już ciężko powiedzieć gramofonów, dzieł sztuki, tak? To jest podejście, zaczynamy od dzieła sztuki, przechodzimy do gramofonu, przechodzimy do muzyki. I tutaj można powiedzieć, że muzyka i wygląd idzie w parze. Jest to tak dopracowany sprzęt, że rzadko robiony ręcznie, rzadko można spotkać. Miałem okazję być przy tworzeniu tego, widziałem jego pierwsze elementy, jak to wyglądało. Jak gra, to zaraz usłyszymy. I w tym momencie będziemy mieli prezentację Tentogry, czyli przedpremierowego pokazu gramofonu Tentogra Gramy i poprowadzi tą prezentację Piotr Mec i Wojciech Samołyk. Zapraszam. Zastanawialiśmy, jak połączyć nowoczesny, współczesny gramofon z muzyką, o której będzie mówił Piotr, i na przecięciu tych dwóch idei wyszło nam to, w czym będziecie uczestniczyć za chwilę, czyli mamy tutaj płyty monofoniczne, które przywiózł również Piotr, mamy gramofon bardzo nowoczesny, ale są na nim wkładki monofoniczne, które będą dzisiaj wykorzystywane. Mamy tutaj Wojtka i Piotra. Piotr jest specjalistą od Beatlesów, będzie o tym opowiadał. Wojtek, chociaż chwilę o gramofonie, myślę, że warto, żebyś powiedział chociaż sekundę, bo faktycznie jest to pierwsza sytuacja, w której ten gramofon jest pokazywany tak naprawdę przed publicznością, bo na audio show będzie premiera tego gramofonu za 2 tygodnie w Warszawie. Wojtek Samołyk. Brawa, może być. Projektowanie tego gramofonu zajęło mi 2 lata. Chodziło głównie o to, żeby odejść od współczesnych koncepcji gramofonowych, które tak na dobrą sprawę są powielane jedna po drugiej. Albo to jest kopia Verdier, albo kopia Kuzmy, albo kopia doktora Fakerta i wielu, wielu innych. Natomiast jedną z takich cech, które wyróżniają ten gramofon poza jego wyglądem, jest to, że on ma 2 niezależne podparcia ramion, 2 jak gdyby plinty dla ramion, które można regulować, zwiększając lub zmniejszając wysokość ramienia. Wiemy, że to wpływa na zmianę brzmienia wkładki gramofonowej. Oczywiście standardowo, jak we wszystkich moich gramofonach, używam aplikacji, która zlicza też czas przebiegu wkładki gramofonowej. I to jest też nowe. Tego też jeszcze do tej pory nikt nie zrobił. Jakoś tam się udało wymyślić. Gramofon waży około 40 kg. Drugie ramię mono, bo założyłem, że ono powinno być mono, aczkolwiek nie musi być. Drugie ramię mono w tej chwili jest przeznaczone tylko i wyłącznie pod wkładkę odtwarzającą muzykę z płyt szelakowych. Ramię jest dołączane. Czyli ono to dziwnie wygląda, bo ono jest sobie na zewnątrz, ale przesuwamy to ramię i w pewnym momencie możemy od środka śledzić, jak gra płyta
monofoniczna na 78 obrotach. Panie Piotrze, zapraszam. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, pewnie by mnie tu nie było, gdyby nie to, że ja oprócz pasji muzycznej mam też pasję audiofilską, dość szczególną, mocno vintage'ową. Myślę, że byłem też zawsze dużym zwolennikiem rozwiązań niekonwencjonalnych, takich, które przewracało to wszystko do góry nogami. Z pewnością ten gramofon taki jest. Jedna rzecz, która tutaj się nasuwa, to chciałbym powiedzieć dwa słowa o rzeczy, która bardzo często budzi kontrowersje. Powiem to na przykładzie oczywiście moich ulubionych Beatlesów, ale to dotyczy wszystkich prawie reedycji. Kontrowersje wśród fanów Beatlesów budzi to, że te nowe wersje, czy Abbey Road, czy Białego Albumu, czy Sierżanta Pieprza są przez syna George'a Martina, Joyce'a Martina, remiksowane. Że to są jakby nowe wersje czegoś, co było ikoną, czego nie należy ruszać. Ja sam, o tym za chwilę opowiem, uważam, że absolutnie tego typu mierzenie się ze współczesnością w kontekście starych nagrań jest potrzebne, ale na przykład na tych wersjach takich już najdroższych, gdzie jest wszystko, bardzo brakuje mi wersji oryginalnej mimo wszystko, do porównania do tego, żeby mieć to w nowej wersji technologicznie, ale niekoniecznie jeżeli chodzi o merytorykę samego miksu. Główną obroną wytwórni płytowej Jazza Martina jest to, że te miksy były robione w latach 60., kiedy sprzęt odtwarzający, co nas tutaj bardzo interesuje, był jeszcze, można powiedzieć, nawet prymitywny i te płyty były krojone pod to, żeby on, mówiąc slangowo, uciągnął tę płytę, żeby wkładka, żeby igła nie wyskakiwała z rowka i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście w tej filozofii coś jest, ale myślę, że w podtekście kryje się rzecz trochę niebezpieczna, mianowicie to, że współczesne uszy nowych pokoleń są przyzwyczajone do zupełnie innego patrzenia na dynamikę nagrań, czy na Martin, który w końcu miał dość tego i założył własną firmę i pracował już zupełnie na własną rękę. Ale rzeczywiście jak na owe czasy, to dźwiękowo ta płyta przeskoczyła od razu o kilka kosmosów gdzieś tam do przodu. Jeżeli chodzi o merytorykę, oczywiście też. Pozwolę sobie teraz na kilka cytatów, bo to są takie przepiękne opowieści, które po latach, kiedy sobie próbujemy wyobrazić tę sytuację, chyba nie są do porównania z niczym teraz. Pierwsza to, że kiedy Beatlesi skończyli ostatecznie masterowanie płyty, kolejność i tak dalej i wzięli sobie do domu tak zwane acetaty, pojechali do domu wynajętego wówczas w Londynie przez mamę Cass Elliot, zespołu Mamas and Papas. I o 6 rano na Regent Street otworzyli okna, puścili światu miesiąc przed oficjalną premierą całą płytę Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. To jest opowieść, którą Derek Taylor w swojej książce opisuje, facet, który był bardzo silnym pracownikiem Beatlesów. Pewnie jest to na potrzeby tej książki troszeczkę podkolorowane, ale to jest absolutnie przemawiająca wyobraźnia historia, kiedy piękny, słoneczny poranek w centrum Londynu w roku 67, kiedy jest lato miłości, kiedy wszyscy żyją właśnie muzyką, Beatlesami i czymś jeszcze, ludzie nagle zaczynają słyszeć muzykę, której nigdy wcześniej nie słyszeli, ale domyślają się i wiedzą, co to jest. I otwierają się wszystkie okna na Regent Street. I jest taka zupełnie nieoficjalna światowa premiera Peppera o bodajże 10 rano w niedzielę w samym centrum Londynu. Ale potem jest jeszcze jedna historia, którą opowiada David Crosby. On mówi, że dwa dni bodajże po wydaniu Peppera w Stanach, on jechał samochodem ze znajomymi klasyczną trasą z Nowego Jorku do Los Angeles. Nie potrafię powiedzieć, czy chodzi o Road 66, co do której zresztą przypomina mi się anegdota, ja nawet nie wiem, czy ona jest do końca śmieszna, ale widziałem to na zdjęciu, bo podobno Road 66, jak Państwo wiecie, w tej chwili jest bardziej zabytkiem niż używaną trasą. I ktoś zrobił zdjęcie w samym środku Arizony. Pustynia absolutna, tylko ta autostrada wijąca się. I na tym słynnym znaczku Road 66 jest napisane, myślę, że to szczególnie tu w Łodzi zabrzmi donośnie, jest napisane sprayem widzę brzydy. Więc to w internecie można znaleźć to. Żadek pustyni.
Ale wracając do opowieści... Wracając do opowieści, on jechał samochodem przez całe Stany Zjednoczone i mówił, że miał wrażenie, że świat się zatrzymał. Po raz pewnie ostatni... Natomiast chciałem jeszcze powiedzieć dwa słowa o tym finale tej trasy. George Martin dostał kolejne zadanie, tym razem znów od Lennona, pod tytułem co ty chcesz z tą końcówką zrobić? Zrób mi koniec świata. A jak to koniec świata? No tak, żeby zabrzmiało jak koniec świata. Więc George Martin powiedział orkiestrze harmonicznej londyńskiej, że mają grać dokładnie odwrotnie niż uczono w szkole, czyli każdy ma nie patrzeć na kolegę, tylko grać inaczej niż kolega i od najciszego dźwięku, który wydobywa ich instrument, do najgłośniejszego. No i w ten sposób zrobił się koniec świata, ale trzeba było jeszcze jakoś ten koniec świata potem, nie wiem, zaczasnę sobie to trumny albo cokolwiek. Była wersja, która jest na wersji Stoppera, czyli wersji próbujący zanucić, zaśpiewać słowo OM z filozofii hinduskiej. Próba kompletnie nieudana i wtedy ktoś wpadł na pomysł, żeby równocześnie uderzyć w kilka fortepianów stojących w studio Abbey Road i rzeczywiście panowie usiedli, walnęli fortepian, a Jeff Emerick podciągał suwaki, tak, że w końcu było słychać klimatyzację, no bo to już ten dźwięk wybrzmiewał przez prawie minutę. Nie było jak złapać czegoś innego i słychać jaką świetną klimatyzację mają w Abbey Road. A na koniec ktoś się tam poruszył i jest skrzypnięcie krzesła, trzeba się dobrze w to słuchać. To skrzypnięcie krzesła uchodzi za test, czy mamy dobrze wypoczony egzemplarz się bardzo dobrze. Chciałem przekazać kolejnemu, bardzo fajnemu, wielkiemu konstruktorowi polskiemu wkładkę od nas do testów. Mam nadzieję, że troszeczkę lepszą niż te, które grały. Seri Cadenza Mono właśnie, o, bo w tym właśnie również firma Ortofon się specjalizuje, tych produktów ortofonowych z Mono jest bardzo, bardzo dużo. Około 10 do 12 wkładek, więc mam nadzieję, że to jest jedna ta z tych, które jakby będą odpowiednie dla twojej konstrukcji. No, dziękuję ci. I zapraszam do siebie później na wykład, jak dotrwacie. Dla mnie jeszcze 10 sekund, słuchajcie, bo tak, tu jest pies, który jest trochę związany z historią w ogóle gry, znaczy z płytami monofonicznymi. Na korytarzu stoi drugi gramofon, który, mogę to powiedzieć, nie pytałem się o zgodę, dostał nagrodę w tym roku, bo Wojtek od pana Pacuły otrzymał nagrodę Produkt Roku w dziedzinie gramofonów. W związku z czym ten gramofon, postanowiliśmy ten gramofon wam pokazać. Tam można podejść sobie do tej ekspozycji, ewentualnie dopytać się o szczegóły, bo trochę się te gramofony różnią. Tamten był pierwszy, tak? A ja mam tutaj jeszcze trochę płyt monofonicznych. Mogę też o psie Niperze opowiedzieć, bo mamy go na stałe przy naszej ekspozycji. Przy naszej, tak powiedziałem, trochę przy twojej. Przy naszej. Dobra. Dobrze. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być i że jesteście. Chciałem powiedzieć kilka słów o moim wydawnictwie i o sobie. Już kolega wspomniał, jestem demiarzem, gram ponad 35 lat. Tułam się po świecie i gram w różnych miejscach oraz nagrywam w różnych studiach. Głównie jazz oraz różne inne gatunki. Nagrałem ponad 100 płyt jako sideman i kilka jako lider własnych projektów. No i w zeszłym roku wpadłem na szatański pomysł założenia wytwórni i to wytwórni winylowej, ponieważ od iluś tam lat zbieram winyle, zakochałem się absolutnie w tym dźwięku. Jakoś tak się złożyło, że przez lata przestałem słuchać muzykę z CD. Po prostu zaczęła mnie męczyć, tak? Zaczęła mnie męczyć fizycznie i psychicznie. Nie byłem w stanie tego znieść. Odkąd kupiłem sobie gramofon, to
żyję w innym świecie i w zasadzie muzyka wróciła do mnie na nowo. Jakby ktoś chciał jakieś pomiary czy coś, to do Bartka, ewentualnie do Jarka, którego w tym momencie akurat nie ma. Bartek nam opowie, jak nasze mieszkania i nie tylko mieszkania przystosować i przedstawi panele akustyczne i skuteczne. Muzykę przygrywał nam będzie Tsakidis Tezeusz z kolumnami Audio Solution. Model niestety nie wiem. Figaro M. Jakiś taki. I no, to będzie w cieniu. Oczywiście później będziemy mogli to sobie posłuchać. Jeżeli od Sakiridis się będą mieli Państwo jakieś pytania o tych wzmacniaczach, są dwa wystawione plus końcówki. Jeszcze jest trzeci w ofercie. To do Pawła proszę kierować. Tu jest Paweł w czerwonej koszulce jedyny, czyli do niego. A teraz co? No to dajemy czas Bartkowi, bo troszkę mamy obsuwę, ale to jest normalne na takich spotkaniach. Tak się dzieje. O. Się przyciszę troszkę, przygotuję moje rekwizyty. Witam Państwa, nazywam się Bartłomiej Chojnacki, jestem głównym technologiem w firmie Mega Acoustic. Dziękuję bardzo organizatorom za zaproszenie i możliwość tutaj wygłoszenia wykładu z tematu akustyki. Cieszę się, że tak licznie Państwo również przybyli. Jestem wielce zobowiązany osobiście, ale także w imieniu praktycznie również branży, gdyż to znaczy, że świadomość akustyki jest duża i cieszę się, że Państwo również chcą swoją wiedzę w tym kierunku rozwijać. Z Facebooka zawsze interesowałem się muzyką, a w szczególności akustyką. Ten wykład poszerzył moje horyzonty. Dowiedziałem się z Facebooka. Generalnie staram się śledzić to, co się dzieje na SoundEdit, więc stąd. Proszę powiedzieć,
Czego pan się dowiedział ciekawego dzisiaj? Poza masą rzeczy mi obcych, czyli z zakresu fizyki stosowanej, najbardziej mnie interesowały te praktyczne zastosowania, czyli gdzie ustawić dyfuzory i rozpraszacze, gdzie nie ustawić to. To było dla mnie najciekawsze. Dzięki. Na pewno będę zainteresowany kolejnymi edycjami tych teoretycznych wykładów na salonie. Witam, nazywam się Janusz Sowiński, jestem pomysłodawcą grupy Audio Muzofans i tego spotkania, które dzisiaj się odbył. Jest to drugie spotkanie grupy Audio Muzofans. Spotkanie się dosyć znacznie rozwinęło od tamtego roku, ponieważ oprócz patronów technicznych, czyli firmy audio, które pomagały nam, dołączyliśmy patronów muzycznych. Z muzycznych był to zespół rocka progresywnego Amarok oraz wytwórnia AC Records, która produkuje płyty winylowe dla audiofilii, a mastering, co jest bardzo istotne dla nas, jest realizowany w studiu Avenue Road. Co więcej, chciałem powiedzieć, że spotkanie jest drugie, ale progres widoczny od pierwszego jest znaczny, ponieważ firmy mogły korzystać z dwóch pomieszczeń w hotelu Hilton w Łodzi. Nasze spotkanie jest jak w tamtym roku w ramach Sound Edit Festival i dziękujemy bardzo Sound Edit Festival, że zaufał nam i pozwolił nam prowadzić takie warsztaty i odsłuchy sprzętu audio znacznych firm. Jednym z najważniejszych partnerów była też firma Tentogra, na którym spotkaniu, wydarzeniu, prelekcje i opowieści o zespole The Beatles prowadził Piotr Metz, znany dziennikarz radiowy, muzyczny, telewizyjny i dyrektor programu trzeciego. Teraz chcieliśmy jeszcze zauważyć, że bardzo ważnym partnerem naszego spotkania była firma Mega Acoustic. Zapewniła odpowiednie warunki akustyczne salom konferencyjnym, które są w hotelu Hilton, oraz Bartłomiej Chojnacki przygotował wykład o akustyce pomieszczeń naszych domowych. Pomógł nam zrealizować, poprawić warunki akustyczne w naszych własnych mieszkaniach. Do tego jeszcze jednym partnerem, który też warto zwrócić uwagę, może mniej widocznym, ale bardzo profesjonalnie przygotowanym, była firma Alpine Line, przedstawiająca stoliki, podstawy podgłośniki oraz platformy antywibracyjne. Dzień dobry, nazywam się Wojciech Samołyk, jestem twórcą firmy Tentogra, firmy, która zajmuje się projektowaniem i budowaniem gramofonów analogowych. Robimy to od mniej więcej 3 lat. Staramy się projektować gramofony takie, które nie powtarzają koncepcji innych twórców. Mamy w tym momencie przed sobą audio show i będziemy prezentowali prototyp gramofonu Gramy. Będziemy pokazywali gramofon, który już do tej pory jest znany, dostał nagrodę Best Audio Produkt za 2019 rok, również na audio show. W zeszłym roku zostałem zaproszony przez pana Janusza Sowińskiego do udziału i pokazania mojego gramofonu, tego pierwszego, Oscara, podczas trwania festiwalu Sound Edit na grupie Audio Muzofan. Było bardzo dużo zainteresowanych, ciekawskich wręcz ludzi, którzy chcieli wiedzieć wszystko, nie tylko o moim gramofonie, ale też i o różnych urządzeniach prezentowanych podczas tej wystawy. W tym roku jest podobnie, może nawet zainteresowanie jest większe, jest większy ruch, większa energia, bardzo, bardzo fajna, bardzo fajna impreza. Serdecznie polecam wszystkim i zapraszam. Dzień dobry Państwu. W imieniu firmy Mega Acoustic chciałem podziękować organizatorom za zaproszenie nas na świetną imprezę, świetne spotkanie grupy Audio Muzofans.
jesteśmy bardzo zobowiązani, że po raz kolejny jako firma zajmująca się akustyką wnętrz możemy tu uczestniczyć w spotkaniu i zapewniać adaptację akustyczną wszystkich pokoi, gdzie jest ustawiony sprzęt grający. Budowanie świadomości marki jest najważniejszą z naszych działalności na rynku, gdyż ludzie nieraz nie są świadomi tego, jak ważna jest akustyka wnętrz. Biorąc udział w takich imprezach, możemy zaoferować naoczne przekonanie się, jak ważne jest to, żeby pomieszczenie posiadało dobrze zaprojektowaną i przemyślaną adaptację akustyczną. Naucznie można przekonać się, jak ważne są odpowiednio dobrane panele pochłaniające i rozpraszające. Zapraszam. Witam serdecznie, mam na imię Janek, nazwisko Grzybicki, reprezentuję firmę 4Hi-Fi. Na zlocie spotkaniu grupowym Audio Muzo Fansów jesteśmy po raz drugi. Mamy okazję w tym roku zaprezentować kolejne zestawy Line Magnetica, włącznie z kolumnami, nie ukrywam, że specjalnie ściągniętymi pod tą okazję. Konstrukcja tubowa z dużym głośnikiem basowym, replika Jensena. Mamy przyjemność zaprezentować również po raz pierwszy francuską markę YBA. Nazwa pochodzi od konstruktora Yves Saint Bernard André, której zostaliśmy dystrybutorem. Niejako premierę mają kable Vermut Audio. Kable ciekawe, skonstruowane przez jednego człowieka mieszkającego na Bali, więc kable z Indonezji. Również dzięki temu spotkaniu możemy porozmawiać z innymi producentami, możemy porozmawiać z pasjonatami zarówno muzyki, sprzętu. Możemy wymienić doświadczenia. Pozostaje mi serdecznie zaprosić na kolejne trzecie spotkanie, na którym na pewno się pojawimy. Na pewno zrobimy kilka kolejnych premier i zaprezentujemy sprzęt w ramach spotkania grupowego Audio Muzo Fans. Trochę jeszcze produkowałem w tej podstawowej serii wyższe modele, bo kiedyś była 30, 20, 30, 40. Więc tak, okazało się, że różnica na cewkach jest dokładnie ta sama w OM-ach. Tak, dokładnie, to są te same. Więc jest baza, czyli mamy OM 5 i możemy dokupić igły 10, 14. Ale są dostępne u Was cały czas? Są dostępne do 40. Tak, super. Ale do wyczerpania zapasu, czyli Ortofon ich już nie produkuje. Jest jakiś old stock? To są to jedne z możliwych, tak na dobrą sprawę, układek UMM, które można zainstalować. Tak. Dokładnie tak. Dobrze, a jeszcze mam pytanie, jeżeli chodzi o Ortofona. Czy u Was jest taka możliwość, że powiedzmy jakąś starszą wkładkę MC i można ją u Ciebie oddać i tam Ortofonem później naprawić, czy nie? Jako dystrybutor mamy taki obowiązek, ale niechętnie to robię, bo nie jest to mój biznes, jeżeli chodzi o kwestię odnowienia. Ale robią retyping? Robią retyping, ceny są podane na stronie, jesteśmy tylko pośrednikiem w tym wszystkim, więc teoretycznie są jakieś programy retypingowe. W tej chwili był program wymiany wkładek Quintet, którego nie rozgłaszałem, żeby nie mieć za dużo straty, przepraszam serdecznie. Było można wymienić wkładkę Quinteta z uszkodzoną igłą minus 25% za nową. Nie powiedziałem, bo my nic na tym nie zarabiamy. Jest polityka narzucona z góry przez producenta. Dobrze. Nie ciągnijmy temat. Pytania? Okładki gramofonowe? Ktoś może ma jakieś pytanie? Do rozwiązań vintage'owych, do rozwiązań nowych, co zainstalować, jak wykalibrować, to polecam. Nie ma. Dobrze, to ja przejdę teraz krótko do tych produktów około ortofonowych, których nie wszyscy wiedzą. Może ktoś podpowie, co to są za urządzenia? Są wyrzucone na wierzch w tej chwili trzy takie urządzenia. Ich jest w ofercie 4. Do czego one mogą służyć? Że do wygrania jest wkładka gramofonowa. OM
pięcie, czyli ta najbardziej podstawowa. I teraz moje pytania do nieprofesjonalistów. Profesjonaliści, którzy wiedzą o co chodzi, nie odpowiadają na pytania. Co to są za urządzenia? Zewnętrzny zasilacz. Do czego? Do gramofonu. Ale mówimy o produktach ortofonowych. Ortofon ma w swojej ofercie jeden gramofon, limitowany aktualnie, wyprodukowany razem z projektem, ale mam nadzieję, że kiedyś to zrobi ze mną na innej konstrukcji. Nie są to zasilacze do gramofonu. Ale coś blisko, jeżeli chodzi o napięcie. Brawo dla tego. Co możemy zauważyć? W tym roku mamy dużo większą ilość gości. Spotkanie się rozwija. Zapraszamy na kolejną edycję, która znowu odbędzie się w ramach festiwalu Sadeli, który odbywa się w Łodzi. Dziękuję. Janusz Sowiński zaprasza Was na kolejną edycję w przyszłym roku.